Środek dnia, centrum miasta. Roztrzęsiona starsza kobieta idzie przyspieszonym krokiem, trzymając telefon przy uchu. Zachowuje się tak, jakby wykonywała czyjeś polecenia. Nagle wrzuca do kosza zawinięty w papier spory plik pieniędzy. Na szczęście zauważyli to przejeżdżający obok policjanci. Oszuści, którzy chcieli wyłudzić 50 tysięcy złotych, wciąż są poszukiwani. Magda Sincewicz. A panowie, jesteście z tej akcji? Nie, my jesteśmy policjantami prawdziwymi i przejeżdżaliśmy teraz radiowozem. A co się stało ogólnie? Ktoś do pani dzwonił? Rany boskie, to mnie oszukali. Próbowali. Tym razem się nie udało. Film, upubliczniony przez śląską policję, trwa zaledwie kilka minut. Pochodzi z kamerek przyczepionych do policyjnych mundurów. Sytuacja jednak trwała znacznie dłużej. Jej finał okazał się szczęśliwy. Policjanci z katowickiego oddziału prewencji patrolowali centrum Katowic, gdy zauważyli starszą kobietę. Kobieta ta rozmawiała przez telefon, wyglądała na zdenerwowaną. Po chwili mundurowi zauważyli, jak wyciąga z torebki plik banknotów, zawija w kartkę papieru i wrzuca do pobliskiego kosza na śmieci. Natychmiast zareagowali, podbiegli do kobiety i spytali, co się stało. Wtedy okazało się, że 77-latka padła ofiarą oszustów. Oszuści wmówili jej i zmanipulowali ją na tyle, że kobieta była przeświadczona, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej. Jak to jest możliwe? Oni mnie połączyli z 997. Zgłosiła się komenda policji. Potwierdziła, że taka pani jest policjantką i że rozpracowują tą bandę, która teraz właśnie ukrada tych starych ludzi, mając te wszystkie ich dane, prawda? Mimo licznych akcji policjanci codziennie otrzymują zgłoszenia o oszustwach metodą na policjanta. Dlatego apelują, by w żadnym wypadku nie ufać osobom, które do nas dzwonią i proszą o przekazanie pieniędzy lub ich przelanie na konto. Zanim cokolwiek zrobimy, skontaktujmy się z rodziną lub policją, by zweryfikować te informacje.